Gdańskiej, w którym być może nie wygra Jacek Kurski, ale jak się okazało, Jacek Kurski wygrał ten konkurs, na taką noc czuwania się udać i się modlić, i jeszcze jedna tylko uwaga, bo wielka pokuta będzie miała miejsce także tutaj w aglomeracji Trondońskiej, w Mississauga, takie nabożeństwo przygotowuje proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolby, ojciec Janusz Morzeja, którego również pozdrawiam bardzo gorąco, i to nabożeństwo będzie 18 listopada w piątek w parafii świętego Maksymiliana Kolby, wielka pokuta. Będzie to polegało na tym, że cały dzień jest otwarty konfesjonał, spowiedź, natomiast będą także modlitwy msze święte. Zaczynamy o godzinie 11:00. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś i cały dzień jest i spowiedź, i modlitwy, która nastąpiła, to właśnie również będzie Prześwięte, który poprowadzi ojciec Krzysztof Wieliczko, Paulin z Rzymu. Ja będę miał przyjemność dla Państwa przygotować nabożeństwo pokutne, modlitwę pokutną przed Świętym Sakramentem, na które już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Jest to Mississauga, Kościół Świętego Maksymiliana Kolbe, piątek 18 listopada. No i serdecznie też dziękuję ojcu Januszowi Morzejkowi, to pastorza parafii, za podjęcie się tego wielkiego zadania, zorganizowania się tego dnia modlitwy. Wykorzystajmy jeszcze te ostatnie tygodnie prawdomiarodzierdzia Bożego, który podarował nam papież Franciszek. I teraz o co chodzi? Sprawy takie teraz jak może w takim razie czas na kolejny felieton przed Państwa, pan minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz, z co tego działu wyryto nam głos tej opowieści. Dlatego to jest w zapisu bardzo niebezpieczne, dlatego to jest coś, nie co policja będzie wielokrotnie podkreślać. Dlatego to jest sprawa, której jak dotąd Prawo i Sprawiedliwość zareagowało najmocniej, to jest misją jak może zauważyliście, dlatego bardzo się dziwię, że Bartłomiej Misiewicz znowu wraca, czy wypływa w polskie wojsko, obrony narodowej. To wydaje mi się, że na mnie personalnie nie ustaje. Można by powiedzieć, że coś się musiało stać w głowach posłów Platformy Obywatelskiej, że to właśnie bezpieczeństwo państwa, że to właśnie polskie wojsko jest dla nich tym obiektem, który najbardziej w newralgicznych momentach, przed którymi staje Polska, uważają za konieczne najbardziej, najsilniej atakować. Pamiętacie Państwo, że to nie jest kwestia wtedy, kiedy był przygotowywany szczyt NATO, najpierw mówiono, że on w ogóle się nie może odbyć, potem, że z pewnością nie przyjedzie na pan prezydent Obama, a jeżeli przyjedzie, to da poznać, że nie zgadza się na polskie postulaty dotyczące szczytu, dotyczące stacjonowania wojsk amerykańskich i stacjonowania wojsk natowskich, nieobrażony wyjedzie. Stało się dokładnie inaczej. Sukces szczytu NATO był dla wszystkich. Oczywiście zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i w wymiarze politycznym udało się zrobić to, co przez 70 lat nikomu się nie udawało. Polsce już za 2 miesiące będą stacjonowały wojska sojusznicze, będą stacjonowały wojska amerykańskie i to będą stacjonowały zgodnie z polskimi potrzebami, polskimi decyzjami, dlatego bo dowodzić nimi będzie polskie dowództwo dywizyjne. Warto sobie to uświadomić. Także, tutaj, jeśli chodzi o te materiałowe grupy bojowe rozstawione, rozłożone od Estonii po Polskę będą dowodzone przez polskie demokracje na ustach na drugie. Mówię o tym wszystkim dlatego, że dzisiaj, podobnie jak wówczas, kiedy rozstrzygała się przyszłość NATO, pamiętacie wówczas Państwo, że przed samym szczytem złożono wniosek nieufności. Chciano, żeby wycofano ministra obrony narodowej. Chciano, żeby ta osoba, akurat tak się rozumiem, to chodzi o mnie, ale nie w tym rzecz. Ta osoba, która przygotowała negocjacje NATO w sprawie szczytu, ta osoba, która przygotowała organizacyjnie ten szczyt, musiała zejść ze sceny, żeby kto inny przyjmował gości, żeby kto inny negocjował ostateczne rozstrzygnięcia, żeby kto inny był
gwarantem skuteczności polskiego działania. Było to w sposób oczywisty wymierzone w polską rację stanu. Tak samo jest dziś. Tak samo jest dzisiaj, gdy wbrew naszym oczekiwaniom, czy też nadzieją, że napięcie międzynarodowe będzie malało, że Rosja pogodzi się z decyzjami, jakie międzynarodowa opinia publiczna podjęła, w tym także całe NATO, mówiąc o rozlokowaniu na ścianie wschodniej swoich sił, że te decyzje, jakie my podjęliśmy w Ministerstwie Obrony, które rozstrzygają o tym, że będą budowane wojska obrony terytorialnej, a więc że siła polskiej armii w sposób znaczący zostanie zwiększona, że te wszystkie decyzje zostaną nie tyle zaakceptowane, ale przyjęte do wiadomości przez wszystkich naszych sąsiadów. Jest inaczej. Jest inaczej, a po ćwiczeniach Kaukaz 2016, które miały kończyć cykl ćwiczeń i mobilizacji wojsk rosyjskich, zamiast by napięcie spadało, ono rośnie. Rozlokowywane są rakiety Iskander w okręgu królewieckim. Rosjanie demonstrują o możliwości wyposażenia ich w rakiety o przedłużonym zasięgu, nawet mogą w tym dosięgnąć innych kontynentów, a także o dyslokowaniu tam broni. Tylko dla naszych zachodnich sojuszników. To pokazuje, że próbuje się zaszantażować naszych sojuszników i wprost Rosja mówi, my się z tego wycofamy, jeżeli NATO wycofa się z rozlokowania swoich wojsk. Mówiąc krótko, ta gra ma na celu sprawienie, żeby Polska była bezbronna i żeby musiała się podporządkować rosyjskiej decyzji. Taka jest istota gry, którą obecnie Rosjanie prowadzą, a najbardziej poza wojskami NATO i wojskami amerykańskimi. Problemem, który najbardziej dla nich jest trudny do zniesienia, są właśnie wojska obrony terytorialnej całych krajów, bo one zwiększają siłę polskiej armii, bo one pozwalają zwiększyć liczebność polskiej armii, bo one pozwalają związać armię, która coraz bardziej była izolowana od społeczeństwa, bezpośrednio z lokalną społecznością. I to jest właśnie coś, na co Rosjanie patrzą jako na olbrzymie zagrożenie. W tym momencie przychodzi nieprawdopodobny atak ze strony opozycji. Atak przecież nie w imieniu Polski, nie w interesie Polski. Atak w imieniu koncernu zewnętrznego, koncernu niepolskiego, który miał tutaj budować, miał tutaj przysłać, nie budując właśnie fabryk, tylko montownie, miał tutaj sprzedać nam helikoptery. Czy uważacie Państwo, że Polska powinna wydać 13 miliarda złotych po to, żeby z tego korzystali pracownicy innego państwa, żeby skorzystały z tego koncerny, które nie mają swoich fabryk w Polsce, czy też te pieniądze powinny pójść dla pracowników Świdnika, dla pracowników Mielca, dla pracowników ośrodka serwisowego, centrum serwisowego w Łodzi? Podjąłem decyzję negocjowania z polskimi fabrykami, tymi, które w Polsce produkują. To prawda, ich właściciel jest zewnątrz, ich właścicielem jest koncern brytyjsko-włoski, ich właścicielem są Amerykanie, ale to płaci podatki, wszystkie podatki, zarówno Black Hawka, jak i Augusty płacone są w Polsce. Ale tutaj zatrudnia polskich pracowników, ale wykorzystuje polską myśl techniczną, ale kierują tym polscy inżynierowie. Źle się stało, że sprzedało te zakłady. To prawda, ale my już taką sytuację zastaliśmy i dzisiaj możemy lokować pieniądze albo dla polskich pracowników, albo dla pracowników innych państw i zewnętrznych koncernów. Ten nieprawdopodobny atak, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, jest atakiem, który wzmacnia zagrożenie dla Polski powodowane przez agresję rosyjską. Mam nadzieję, chcę być pewny, że ci, którzy nas atakują, nie są tego świadomi, że po prostu działają w interesie zewnętrznym, ale nie rosyjskim.
wszystkim, że tak jak kiedyś, wtedy, kiedy atakowali Polskę, stając za panem Putinem, kiedy chodziło o prezydenta Rzeczypospolitej i śmierć polskiej elity, tak jak wtedy, kiedy stawali za Niemcami czy innymi państwami, wtedy, kiedy chcieli nakładać na Polskę kary, ponieważ nie chcieliśmy przyjmować imigrantów ekonomicznych do Polski z krajów arabskich. Tak samo teraz popierają obce interesy przeciwko Polsce. Na to nie będzie zgody. Na to ani ja jako minister obrony narodowej się nie zgodzę, ani nie zgodzi się rząd Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem dziękuję serdecznie. Ten felieton głos z Polski przygotował dla państwa pan Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Drodzy państwo, powoli dobiega końca czas naszego spotkania. Ja raz jeszcze pragnę zachęcić do uroczystego świętowania materiały. Już pojutrze jeszcze wreszcie wspomnienie świętowania na wałach drugiego, poczty wtedy, państwa, o której pan mówi, na szczególnie jest, razem ja jednak my się jako Polacy, jako katolicy uczniowie Chrystusa, którzy mogą być dumni z tego, że żyliśmy w takich czasach, większość z nas jeszcze żyła w takich czasach, które właśnie były pontyfikat Jana Pawła II, że mamy jego wielkie nauczanie, że mamy jego wielkie świadectwo wiary, że także tyle przez ten pontyfikat on zrobił dla Polski, dla całego świata, iż w wielu, wielu zakątkach świata, o którym już nawet pewnie niektórzy z nas nie słyszeli, pamiętają o Janie Pawle II. Tym bardziej niech to nas jakoś mobilizuje do wielkiego, wielkiego świętowania, modlitwy, dziękczynienia Bogu i również rozczytywania się w tych naukach, czy zasłuchiwania się w te kazania, jakie do nas skierował w te słowa, abyśmy mogli nawet nas umocnić w wierze, abyśmy jeszcze mocniej szli drogą Chrystusa, podobnie jako Maryi Królowej Polski. Dziękuję za to spotkanie. Serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam, błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. To jest jeszcze co innego niż czy zmieniać na taki podatek jednolity, który jednak jest relatywnie czymś nowym w skali światowej. To znaczy nie jest tak, że to jest jakiś powszechny system, który jest w Pakistanie, ale nie wiem, czy to jest... No więc mogę pozostać przy swojej tezie w tej sytuacji. Kwestia polega na tym, jakie cele chcemy osiągnąć poprzez tą zmianę. Tak jak rozumiem, PiS po pierwsze chce większej progresji podatkowej, tak aby ludzie lepiej uposażeni płacili stosunkowo wyższe podatki. I wydaje mi się, że to jest cel abstrakcyjnie rzecz biorąc rozsądny. No bo teraz druga kwestia to jest kwestia realizacji i to jest kwestia tego, co PiS również podkreśla, czyli konieczności uszczelnienia systemu podatkowego. Mateusz Morawiecki zapowiada już w tym najbliższym budżecie 10 miliardów dodatkowych wpływów dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. To są jak na razie liczby wzięte z sufitu, nie wiadomo czy one, znaczy po prostu to dopiero będzie sprawdzone w praktyce, bo każdy kolejny rząd zapowiada uszczelnienie systemu podatkowego i w jakim stopniu okaże się ta zapowiedź skuteczna, to dopiero zobaczymy. Natomiast właśnie chciałbym podkreślić tę kwestię, że trudno wziąć taką jedną rzecz z całego systemu zmian, które wprowadza PiS i ocenić, czy akurat to należy zmienić, ponieważ jak zmieniamy wszystko równocześnie, to naprawdę można się pogubić i to nie jest dobre. Gdyby PiS na przykład postanowił, że priorytetem tej partii jest zmiana systemu podatkowego na bardziej sprawiedliwy, bardzo proszę. Tadeusz Płużański, Super Express i Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna. Do widzenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Jest godzina trzecia.
Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Kancelaria Prezydenta, ugrupowanie Kukiz 15 i Platforma Obywatelska złożyły projekty ustaw dotyczące kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do obcych walut. W Sejmie zajęli się nimi posłowie. Frankowicze popierają projekt ugrupowania Kukiz 15. Przedstawicielka organizacji Stopy Bankowemu Bezprawiu, Barbara Godecka, uważa jednak, że problem tych kredytów mogą rozwiązać sądy. Są pierwsze i dość liczne już wyroki sądu. Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, jeszcze w ubiegłym tygodniu powiedział Polskiemu Radiu, że prezydencki projekt jest uczciwy wobec klientów, deponentów czy udziałowców banków. Mimo to, jego zdaniem, trzeba go poprawić. To są po prostu pewne błędy, prawdopodobnie powstały na skutek śpiechu, który towarzyszył przygotowywaniu tych regulacji. Zobowiązania te stanowią obecnie mniej niż połowę wszystkich kredytów hipotecznych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Prezydencki projekt zakłada zwrot nienależnie, zdaniem autorów, pobranych spreadów, czyli różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty wraz z odsetkami. Projekt ugrupowania Kukiz 15 przewiduje unieważnienie kredytów frankowych, a propozycja Platformy Obywatelskiej rozkłada koszty przewalutowania kredytów denominowanych lub indeksowanych do obcych walut mniej więcej po połowie między banki i kredytobiorców. Głosowania w tej sprawie odbędą się dzisiaj rano. Przewodniczący Komisji Europejskiej ma nadzieję, że wszyscy unijni przywódcy zgodzą się dziś na podpisanie umowy handlowej z Kanadą. Jean-Claude Juncker po zakończeniu pierwszego dnia szczytu w Brukseli przyznał, że negocjatorzy będą prowadzili rozmowy jeszcze tej nocy i o poranku. Wcześniejsze spotkanie ambasadorów nie rozwiało obawy Walonii, jednego z belgijskich regionów, która odrzuca porozumienie. Podczas nocnej konferencji prasowej Jean-Claude Juncker podkreślał, że Europa potrzebuje tego porozumienia. Umowa z Kanadą jest najlepsza, jaką kiedykolwiek zawarliśmy. Jeśli nie będziemy jej w stanie wprowadzić w życie, to nie widzę szans na podobne umowy z innymi naszymi partnerami handlowymi na świecie. Dlatego mam nadzieję, że w czasie tej nocy i o poranku uda się przekonać wszystkie strony do tego porozumienia. Komisja Europejska zaproponowała m.in. deklarację, która ma być dołączona do umowy, w której są zapisy gwarantujące wysokie unijne standardy środowiskowe i żywnościowe po wejściu w życie tego porozumienia. Dla Walonii ta propozycja jest jednak niewystarczająca. Wcześniej szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie wykluczył, że jest to ostatnie porozumienie o wolnym handlu, które zawiera Unia Europejska, skoro jest tak duży sprzeciw obywateli, a rządzący nie są w stanie udowodnić, że bronią ich interesów. Umowa CETA będzie omawiana przez unijnych przywódców w czasie drugiej sesji roboczej, która rozpocznie się o godzinie 10 rano. Przywódcy Unii Europejskiej złagodzili stanowisko w sprawie Rosji i dokonywanych przez nią nalotów na Syrię. W projekcie wniosków przygotowanych na unijny szczyt była groźba sankcji, jeśli Moskwa nie zaprzestanie bombardowań, które powodują ofiary wśród ludności cywilnej. Ta sprawa była jednym z głównych tematów pierwszego dnia szczytu w Brukseli. Pod wpływem presji przede wszystkim ze strony Włoch odniesienie do sankcji wykreślono. Zamiast bezpośredniego nawiązania do nich jest ogólnie mowa o tym, że Unia rozważa wszelkie możliwe kroki. Oprócz sytuacji w Syrii i rosyjskich nalotów, europejscy przywódcy omówili też relacje na linii Bruksela-Moskwa. Byli zgodni, że strategią Rosji jest osłabienie Unii Europejskiej. Donald Trump oświadczył, że uzna wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jeśli ich wynik będzie jednoznaczny. Miliarder dodał, że w przypadku dużych nieprawidłowości rezerwuje sobie prawo do złożenia sprzeciwu. Kandydat Republikanów oskarżył sztab Hillary Clinton o manipulacje wyborcze. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Do wczorajszej debaty Donald Trump nie chciał zadeklarować, że zaakceptuje wynik wyborów prezydenckich, jeśli je przegra. Dzisiejszy wiec w Ohio miliarder rozpoczął od utrzymanej w konwencji żartu deklaracji. I would like to promise and pledge. Chcę obiecać moim wyborcom oraz wszystkim Amerykanom, czy zaakceptuję wyniki tych historycznych wyborów prezydenckich, jeśli je wygram. If I win. Mówiąc serio, Donald Trump wskazał na fakt, że miliony martwych osób oraz nielegalnych imigrantów znajduje się na listach wyborców. Powołując się na nagrania wideo, na których jeden z działaczy demokratycznych przechwala się, że mógłby bez problemu sprowokować akty przemocy na wiecach Donalda Trumpa,
Miliarder zarzucił sztabowi Hillary Clinton nielegalne działania. Of course I would accept a clear... Oczywiście zaakceptuję jednoznaczne wyniki wyborów, ale rezerwuję sobie prawo do złożenia sprzeciwu i podjęcia działań prawnych w przypadku wątpliwego rezultatu. Stwierdził Donald Trump, po czym wyraził przekonanie, że odniesie zwycięstwo w pojedynku z Hillary Clinton. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W piątek we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Prognozowana suma opadów miejscami od 10 do 15 mm. W zachodniej połowie kraju słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu do 10 cm. Rano lokalne mgły stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna od 7 do 11 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 3 w Polskim Radiu 24. Czas na sport i Adam Malecki. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A dziś szczególnie mocno zawarczą silniki w motorach i samochodach. O ile w królowej sportów motorowych, czyli Formule 1, na końcowe rozstrzygnięcia wciąż czekamy, o tyle w rajdach czy MotoGP mistrz świata już został wyłoniony. W WRC po raz czwarty triumfował Francuz Sébastien Ogier, a w motocyklowych mistrzostwach świata na torze Motegi w Japonii kolejny tytuł w karierze przypieczętował Hiszpan Marc Marquez. Ten niesamowity sukces miałem okazję podsumować w rozmowie z Grzegorzem Jędrzejewskim, komentatorem MotoGP i rajdów. To już piąty tytuł Marca Marqueza, 5 zwycięstw w tym sezonie i od początku wyglądało to słabo, bo na testach Honda miała ogromne problemy, Marc Marquez był daleko w testach, ale potem okazało się, że jego talent jest tak ogromny, że był w stanie poradzić sobie jednak z niedoskonałym motocyklem, licząc na to, że w drugiej połowie sezonu Honda poczyni jakieś kroki. Pamiętajmy, że mamy nowego dostawcę opon, mamy nową elektronikę ujednoliconą, taką samą dla wszystkich. Co za tym idzie, Honda miała naprawdę spory problem z tym. Udało się zdobyć tytuł w ciekawy sposób, bo przed tym weekendem Mark mówił, że absolutnie nie, to jest wykluczone, żebym zdobył, bo musiało się na to złożyć to, że Valentino Rossi jest daleko, daleko jest Jorge Lorenzo, lub najlepiej, gdyby obaj nie ukończyli wyścigu. No i co się stało? Najpierw przewrócił się Valentino Rossi, potem przewrócił się Jorge Lorenzo i tym samym tytuł mistrzowski wpadł w ręce Marca Marqueza. Jak najbardziej zasłużony tytuł i celebracji nie było końca, więc ogromna przyjemność oglądania takiego zawodnika, który gdzieś tam podnosi się z popiołów niczym Feniks i zdobywa tytuł mistrzowski, walcząc naprawdę, przeżywając ciężki sezon, bo to był ciężki dla niego sezon. To nie było proste, było kilka wywrotek, które wyglądały bardzo źle. Było kilka prawie wywrotek, gdzie przewracał się i podnosił z łokcia, z kolana motocykl przy złożeniu motocykla rzędu 68 stopni. Więc no, to jest niesamowity talent i miejmy nadzieję, że będzie cieszył nas swoją jazdą jeszcze przez ładnych kilka sezonów. Pojawiła się taka teoria, że tak naprawdę dopiero teraz Marc Marquez wie, co depresja i wie, jak należy ją uformować, żeby służyła do tego, żeby wygrywać. To racja. W poprzednich sezonach Marc Marquez był zero-jedynkowym zawodnikiem. To znaczy, on miał tylko jedną opcję – zwyciężanie. W tym sezonie od początku tego roku pokazywał, że jego celem jest dojechanie do mety. Nie chciał popełniać takich błędów jak w zeszłym roku, kiedy wywrócił się w wyścigach. Bo w treningach wiadomo, każdy może się wywrócić gdzieś tam szukając limitu, sprawdzając ustawienie. Ale on wywracał się w wyścigach. Powiedział, nie, takich błędów nie popełniamy. Dojeżdżamy do mety. Jeżeli nie jestem w stanie wygrać, ważne są punkty, które przywiozą na drugim, trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym miejscu. No i to potwierdziło, on był jedynym zawodnikiem w tym sezonie. Znaczy jest, to w ciągu było przed nami jeszcze trzy wyścigi, gdzie on punktował we wszystkich wyścigach. Ani Valentino Rossi, ani Jorge Lorenzo, tym bardziej nie dojeżdżali do mety. W wyścigach było tych błędów sporo, a Marc Marquez konsekwentnie do mety zbierał punkty, ale nie można powiedzieć, że zbierał punkty, bo to tysiące, nie zbieranie, tułanie punktów, bo byli tacy mistrzowie świata, którzy nie wygrali ani razu w trakcie tego sezonu, w którym wygrali. Tutaj Marc Marquez pokazał niesamowitą klasę, dojrzałość, tak na to, że poza torem. To, że zakończył się ten konflikt z Valentino Rossi, to w jaki sposób zachowywał się na konferencji prasowej po wyścigu w Barcelonie, kiedy to zginął na torze Lewis Salom, to było coś pięknego. I szczerze, takich zachowań raczej spodziewalibyśmy się od Valentino Rossiego, a nie od młodego Marca Marqueza. A tutaj jednak on przejął tą rolę lidera, jeżeli chodzi o kierowców, i pokazał klasę.
Co powiesz o Yamasze, o Jorge Lorenzo, o Valentino Rossi? Oni jeszcze będą cierpić do końca, tam żeby być jak najwyżej. Jaka sytuacja w ogóle w Yamasze w nie jak najbardziej będą się bić o drugie miejsce i tutaj nie pozostawiają złudzeń ani jeden, ani drugi, to jest walka honor. Pamiętajmy, że Jorge odchodzi do Ducati. Dwa Yamaha zezwoliły na to prawo testowanie Valencji, czyli po ostatnim rundzie, ale już potem kolejne testy do końca sezonu. Nie wolno mu brać udziału. Atmosfera w Yamasze jest taka sama, jak była od 2010 roku. No może na początku to było miło, a potem wszystko się popsuło. Zresztą powiedział mi to otwarcie jeden z szefów Yamachy, że właśnie, ale z tego się spodziewa. Tutaj nie ma miłości, ale z tym nie rozmawiają i zresztą już nigdy nie będą. Ta eskalacja oczywiście po zakończeniu ubiegłego czempionatu w 2015 gorzkie słowa Stepan, Paul de Walenski przez przerwę, teraz nawet gdzieś tam pojawił się kolejny takie wycinki. Też wiadomo, dyskusje na konferencji prasowej. To nie pomaga, ale no tak czasami jest, to są bardzo mocne charaktery, choć niektóre zawody Jorge Lorenzo są absurdalne, został wyśmiany przez wielu swoich kolegów w padoku. Valentino Rossi też no, czasami zachowuje się tak, żeby prowokować, no i to od lat tak się. Tak walczył z Biagim, tak walczył z Garno, tak walczył ze Stonerem, więc myślę, że sytuacja w Yamasze jest taka sama jak była, nic się nie zmieniło, więc a propos Stonera, za każdym razem, kiedy coś się dzieje, kiedy jest jakieś zawirowanie, jest wielkie oczekiwanie na to, żeby Stoner jednak przynajmniej pojechał w jednym wyścigu, no ale do niego Pedrosa zastąpi Nicky Hayden, no to taki fajny powrót, bo dziś tak naprawdę to zdobycie mistrzostwa świata. Patrząc na superbajki, to tam Nicky nie najlepiej sobie radzi, jaki to będzie powrót. No on już raz startował, zresztą po Jorge Camilera w tym sezonie, o ile dobrze pamiętam, były punkty, ale Nicky Hayden jest po dopierwszym Hondy. Poza tym idzie, tylko jest taka sytuacja, że dzieje się coś złego z kierowcą. Nie mógł startować teraz za Pedrosę już na Motegi, bo świata superbajków nie było możliwości, by przyleciał na tle. Szczególnie, że tam odjechał na czwartym miejscu, więc nie było źle. Nie najlepszy motocyklem jest to wciąż PDR 1000 R Fireblade. Tam będzie długo czy krótko, miejmy nadzieję, że przy zmianie stawała cena bardzo sfokusowana właśnie na zwyciężanie superbajków zawsze. Takie zapowiedzi zawsze są. Natomiast jeżeli chodzi o Stonera, dziwne, bo o ile Honda odmówiła w tym sezonie, o tyle w tym sezonie problemy już były wcześniej, były propozycje, odmówił, teraz kontynuowany Andrea Nonę od dłuższego czasu jest słyszany, złamał kręgosłup na to, że Mizano i zastępował go podczas tej rundy Hector Barbera, podczas ostatniej rundy, teraz podczas następnej w Australii także Hector Barbera. Cóż tutaj mówić, Stoner odmówił. Paolo Ciabatti był chyba dosyć mocno zmuszony tym, że spotkał się z umową, tak samo Silvia Linia. Ciekawe, jak się potoczy dalej współpraca, bo ma pojawić się na to, że w Walencji, ale nie podczas wyścigu, ale podczas testów profesjonalnych. Tutaj Stoner, Australijczyk i Merysza Kostak bardzo. Niesamowity talent, niesamowita umiejętność śledzenia sobie doskonałym motocyklem, ale jednak w takich sytuacjach wydaje się, że nie powinien rozmawiać, bo też on ma swoje racje i szanujmy je, może jest też, my nie wiemy, może jest jakaś kontuzja, może obawia się po tej wywrotce z Toru Suzuka z zeszłego roku, konsekwencji wywrotki, a ma rodzinę, próbuje sprzedać dom, swój za ładne parę milionów dolarów australijskich, ma dlatego być, że po prostu nie potrzebuje już takiej adrenaliny. Pamiętamy, jak po śmierci Marko Simoncellego bardzo jednoznacznie mówił o tym, że naszej pewnie pewnie w tej sytuacji nie chce przeżywać po raz kolejny. W WRC, tam też już tak naprawdę było zamiatane, chociaż narzekał, że musi zamiatać tam teraz, gdy Macieją żyje, no ale nie ma na niego mocy. No jest genialny kierunek, bo to, co wykonał w tym sezonie, oczywiście tych zwycięzców nie było też w zeszłym roku. Z rundy na rundę mieliśmy różnych zwycięzców. Sebastian wybywał na początku z rajda. A potem, ale stop, ale też przez przepisy jednak wydaje się, no i to pokazują ostatnie rajdy, że jeżeli jedziemy w różnych warunkach, no to nie ma na niego silnego. Chociaż coraz częściej pojawiają się rodzice, którzy tak naprawdę wygrywają na LFA i radzić sobie z presją Sebastiana w życie, bo są bardzo przyszłe roku, kiedy będziemy mieli nowe auta, kiedy będziemy mieli nowego Hyundai'a, będziemy mieli przecież nowego Citroena i Wraca.
apokaliptyki bezustannie pojawiają się też w chrześcijaństwie. Od czasu pierwszych uczniów Jezusa to właśnie to, kiedy to nie tylko będzie, jaka będzie wtedy data. I tutaj mamy odpowiedź dalej, że w pierwszym czytaniu Nowego Testamentu musi się rodzić wrażenie Chrystusa, że stają tutaj naprzeciw dwa odmienne stanowiska. Z jednej strony istnieje stosowany sprzeciw wobec stawiania pytań o znaki, więc stawianie tych pytań to jest nieważne, a z drugiej strony jest wyliczanie właśnie tychże znaków. To nie był prosty wynikają z samej historii, że dokonuje się takich wyliczeń. Tam człowiek uprawia jednak własną logikę historii, tamto też konsekwencje jego działania właśnie mija się z Chrystusem. Jego paruzji, czyli przyjścia powtórnego, nie można więc datować w niej samej. Jedyną odpowiedzią na pytanie o znaki na każdą próbę opisywania przyjścia Chrystusa może być zgodnie z tym tylko odrzucenie tegoż pytania i zastąpienie go wyzwaniem. Co powie tutaj święty Marek, co wam mówię przede wszystkim? Czuwajcie, a więc ludzkim odpowiednikiem szczególnej relacji jak będzie mógł zwyciężać, to będzie zwyciężał, a chyba raczej nie może być filozofia, czy też nawet teologia historii, ale czujność. Mamy się kiedyś Polacy, nasi rodacy za to stanowią siłę na torach żużlowych. Czasu, w sobotę w Australii odbędzie się ostatnia runda indywidualnych świata. Jaka przepowiednia, jaki układ gwiazd, do podium, bo też są takie różne, na brązowy medal, a przeodrobinie szczęścia i na srebrny. O utrzymanie połowy jesence powalczą za to Piotr Pawlicki i Maciej Janowski. Rozstrzygnięta wydaje się już sprawa mistrzostwa świata. Potem jak w wyniku kontuzji z walki wypadł Australijczyk Jason Doyle, Amerykanin Greg Hancock potrzebuje zaledwie 3 punktów, by sięgnąć po 4 tytuł w karierze. Zresztą ten weekend w Australii pojadą i żużlowcy, i zawodnicy MotoGP. O rywalizacji, która nas czeka, jak i o popularności obu dyscyplin na antypodach, rozmawiałem z Tomaszem Lorkiem, dziennikarzem. Zostawcie podczas dnia i Heres de la Frontera w 2015, kiedy Federacja Światowa Motocyklowa dekorowała swoich mistrzów. Pan z Federacji Oceańskiej wyznał mi, że bardzo dużo wpompowano pieniędzy w promocję MotoGP i wyniki nie były obiecujące. Obiecujące dla nich to 20 tysięcy na weekend. Ale Formuła 1 sportów motorowych, jeśli chodzi o jedne ślady. Tak. Świętego Marka, można to sobie więcej poczytać. 13 rozdział Ewangelii Marka. Nic nie są tam, promował się. Ale myślę, że jeszcze jedno, co zauważa kardynał Ratzinger, trzeba będzie przyznać rację temu poglądowi, który wyjaśnia się zarazem wewnętrzna jedność właśnie Chrystologii i eschatologii. Tutaj dla nas jest tutaj to, dalej będziemy to rozważać, właśnie rozumiemy tutaj historię, eschatologia, rozważania o wieczności. Ma świetnie zbudowany tor, jak ja go temu nigdy na tak świetnie na ten nie użył, ale ma w ogóle patent na Australię. Jego treść, stanie się jeszcze wyrazistsza, kiedy nieco bliżej przyjrzymy się znakom końca, właśnie znakom końca, które wylicza Nowy Testament, a nie jakieś tam lokalistki. Krwinie gwiazd, ocenę krwinie gwiazd, a nadzieję wszystkich gwiazd, czy zwierzęta jeszcze przesłanuje Nowy Testament, wylicza w mowie eschatologicznej również, której zachęcamy się na Marek 13, rozdział to znaki, zapowiadający blisko się końca, ukazane są uderzki. Jeden to są wystąpienia pseudo-mesjaszy, Szteterow, 10 września 2016 roku, a więc jako pozytywny warunek wewnętrzny do dojścia końca świata wymienia się to, że wcześniej Ewangelia musi być też głoszona wszystkim narodom. Obrazy kosmicznych katastrof postępie naturalizowane dążą już do opisu paruzji, czyli tego powtórnego
oczywiście Krzysztofa, którą musimy się osobno później znaleźć. Oczywiście jest dalej cytat. Tak więc popatrzmy, to są te wyliczenia, ale może być dobrze, to wszystko występuje. No bo po kolei może być gdzieś w świecie, bo jestem ciągle przyciągany i to bardzo mocno, bo jako najbardziej mocno prześladowana grupa ludzi wierzących. Tą ohydę spustoszenia może mają przecież tych przypadków jest bardzo dużo, nawet w Europie. Możemy to nazwać wystąpienia pseudomesjaszów, gdzie się pojawiają klęski wojen. No dzięki Bogu nie ma na razie wojny całoświatowej. Natomiast cóż, Pana Boga strona, to jest być może cudów refleksje ludzkie. Ten jeden dzień tam wieczności. Natomiast to wszystko możemy powiedzieć, dobrze, to wszystko występuje, obserwujmy to, ale wspólny mianownik, czuwajcie. Wspólny mianownik, czuwajcie. To jest w jakimś sensie pewna odpowiedź, pewne takie nawet uspokojenie nas. To znaczy nie takie, że uspokojenie, że a sobie żyjmy cicho i spokojnie, jakoś to będzie. Jakoś to te przyjęcie proleństwa przeżyjemy i koniec świata też to by było nie. Tylko w tym sensie, żeby nasze, że tak powiem, głowy, nasze myśli nie były zbytnio zaprzyjemne tymi wyliczeniami, tymi hormoniami. Te znaki czasu rozpoznajmy, o których mówi Nowy Testament, Pismo Święte, Słowo Objawione. My natomiast to wszystko, że tak powiem, podsumujmy tym właśnie czuwamy. Czuwamy my jako wspólnota, jako Kościół, czuwamy jako grupa, prawda, konkretna ludzi, no może być jako naród też, prawda, i też czuwam ja jako osobiście pojedynczy człowiek, uszczony ze swoim życiem, ze swoim powołaniem, ze swoim sumieniem, tak czy inaczej ukształtowany mógł jak najbardziej poprawnie, czuwam. Ja czuwam. I dalej jeszcze jedno zdanie. Od niego wstąpienia jeszcze raz powtórzę, zamysł Boży wchodzi w swoje spełnienie. Jesteśmy już w ostatniej godzinie, to jest prawda, święty Jan Paweł przypomni. Oczywiście. I tutaj mamy cytat, już przyszedł zatem do nas kres wieków. Już zostało ustanowione nieodwołalnie odnowienie świata i w pewien rzeczywisty sposób już uczestności. Jest ono antycypowane. Kościół bowiem już na ziemi jest naznaczony prawdziwą, choć niedoskonałą mszczę świętością. Królestwo Chrystusa ukazuje już swoją obecność przez cudowne znaki. Tutaj mamy jeszcze raz świętego Marka, 16 rozdział, 17, 18, 19 wers, a potem także 20, które towarzyszą głoszeniu go przez Kościół. Znaki tego powtórnego przyjęcia dzisiaj rozważamy. I także moment właśnie tego, jak mamy odpowiedź na to wszystko, co jest dla nas przeważnie. Czuwajcie. Czuwanie i głoszenie Ewangelii wszystkim narodom. To jest pozytywny warunek jeszcze raz wewnętrzny nadejścia, które się minie wcześniej. Więc Ewangelia ma być głoszona wszystkim narodom. I tutaj święty Marek to też przypomina, czytamy o tym. Więc niejako my mamy się tym zająć, głoszeniem dobrej nowiny. Sposób, jaki nam jest dany, to już każdy to o tym wie, bo głosimy nie tylko słowem, ale właśnie przykładem, dobrymi czynami, dobrymi inicjatywami, prawda? Tym się nie wstydzimy Chrystusa, Kościoła, że jesteśmy wszystkimi pomnicami, może być codzienności, spraw wiary, no i sposób ten zewnętrzny, wewnętrzny mój. To też właśnie głoszę Ewangelię, kiedy się modlę za siebie, za innych, za misjonarzy, za nową uczciwość i tak dalej. Modlę się o to, żeby też ten pokój płynący z wiary ogarnął mnie i innych, żeby im to było dane, bo wtedy właśnie jest to poczucie spełnienia i wypełnienia. Może nie dzień. Tyle wystarczy. Przecież stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Powtórzy chwale. Powtórne przyjście. Królowanie Chrystusa. Nasze przygotowanie. Nasza odpowiedź. Słyszałem dużo marudzenia na temat Maćka Janowskiego, że to nie był jego najlepszy sezon, że taki był w tym sezonie w dołku. Natomiast patrząc na to, że rzeczywiście jest tej pierwszej ósemce i o to się broni, no to chyba wielu zawodnikom można by życzyć, żeby tak wyglądał ich rok w dołku. Tak, Maciek fenomenalnie pojechał w Polsce, wygrał Grand Prix, zakosztował czegoś innego, bo wiemy, że Maciek Janowski to jest mega inteligentny człowiek, który nie tylko żużlem żyje
takie jedyne doznania potrzebuje i te doznania go budują w karierze sportowej. Natomiast myślę, że chciał zobaczyć, czy mniejsza obciążenia sportowe, czyli rezygnacja z ukochanej Ligi Brytyjskiej, która zbudowała mu podwaliny pod sukces sportowy, przestawienie się na Szwecję na taką memorię, miało być takim testem. Czy ja podołam, czy ja będę miał mniej zajęć, to będzie ok. Natomiast go dopadły próba sprzętowe, a sprzęt buduje i rujnuje zawodnika. To jest chłopak, który ma paradoksalnie gigantyczne papiery na mistrzostwa świata, bo rady od Craiga Hancocka są bezcenne. I jak się ma takiego przyjaciela w stawce GP, to z pewnością może myśleć, że da się na najbliższe lata. No i mówiąc o Grand Prix Melbourne, to chciałoby się, żeby w stawce znalazł się Darcy Ward. To był człowiek, który wyprzedał Hancocka i podam przykład obrazowy. Pani, która jest szefem na pieniądze, robiła Australian Open na szlemie. I wykończyła cykl sobie młoda amatora, gdzie w swoim debiucie w cyklu, gdzie była taka wojna, czy tak Jankowi Kołodziejowi karta, a my Polacy nam. No nie, daliśmy Darcy'emu. To pani powiedziała, ja chcę zobaczyć tego gościa na żywo, jak on wyprzedził Hancocka, Golowa i Harrisa. No bardziej Harris był statystą w tym wyścigu, ale to, co robił Darcy Ward. On rok temu już miał obiecaną dziką kartę. Feralny wypadek w sierpniu w Wielonej Górze sprawił, że nie ma go w broni czynnie uprawiających sport. To jest największy cios, jaki dostał Speedway, bo tylko postaci charyzmatyczne, nieokrzesane, szalone, zwariowane, niebanalne mają w sobie taką moc. On był oldschoolowy. Darcy Ward był jedynym zawodnikiem z grona współczesnych jeżdżących na żużlu gości młodego pokolenia, którzy mówi: ej, dawaj, ścigamy się. Do dzisiaj w Swindon, jak był teraz w Europie podczas wizyty na Pucharze Świata, to mówią: może byś nam pomógł wyprofilować drugi wiraż, bo coś nie tak jest, wiesz, Darcy. I on oczywiście biegnie gdzieś, jak nie patrząc, nie pytając o pieniądze, bo to jest naturszczyk, to jest gość, który kocha żużel do krwi ostatniej. Pytanie akademickie, czy ci, którzy kochają to, co robią, tak przesuwają granice swojego wyczynu i swojej możliwości, że płacą najwyższą cenę? Bo chyba tak to jest w tym przypadku. Ta Australia miała taki diament i dzisiaj jak słucham wypowiedzi, że Brady Kurtz, Rowan Tangie, moi panowie, spokojnie, Darcy Ward był jedyny. Brak tego gościa jest największym zagrożeniem dla prosperity żurla na świecie. Bo to był facet, który przyciągał panią, która szczawia wągotuje, pana, który dba o finanse banku, mechanika samochodowego, rugbysty i gościa, który naprawia windy. To był gość, który wyrywał z korzeniami ludzi, którzy nie kochali żużla, a mówili, to jest spot numer jeden. A choćbyśmy nie wiem, jak obudowywali GP, choćbyśmy nie wiem, jakich mieli mistrzów, no to ten spot potrzebuje postaci tak wyrazistej, tak charyzmatycznej. Nie wiem, może Bruce Pennell, ale Bruce był z kolei bardzo pozytywny, taki poukładany. Natomiast Darcy wszystko było takie nieokrzesane, szorstkie, ale tam była filozofia, tam czuć było głębiej. I jego brak na Etihad Stadium. Ktoś powie, no dobra, nie ma Doyle'a, bilety się sprzedawały fantastycznie, bo rok temu w Australii 18 tysięcy to był próg ekonomicznego zysku, a było 26 z haczykiem, czyli zrobili świetną reklamę dla Speedwaya, żurlowcy i Louis BSI. W tym roku pewnie gdyby nie wypadek Doyle'a, to byłoby 30 tysięcy z okładem, ale przy całym szacunku dla Doyle'a, Holdera, Tangate'a, Mastersa, Freaka, który jest mistrzem świata juniorów, to Darcy Ward to jest zupełnie inna galaktyka i brak tego gościa będzie rzeczka w kąt biją Speedwayowi. Trochę w tym winy polskich promotorów, którzy chcieli być gwardią przeboczną, którzy chcieli być strażnikami i pilnować spokoju, a geniusz nie może mieć gwardii przebocznej. Geniusz musi robić to, na co mu w duszy gra. I wtedy myślę, że dzisiaj by Darcy hulał, a to jego jedna wygrana w Kopenhadze, którą ma i nie powiększy tego skalpu, to myślę, że dzisiaj by się rozrosła do niebotycznych znamion, no niestety. Może oglądasz te zawody z cudowną swoją dziewczyną, Lizzie Taylor, która poświęciła swoją karierę zawodową jako stewardessa w dniach lotniczych, żeby być z nim, więc no, mega cios. Wiem, że w Australii, w Melbourne jest takim miastem, gdzie jak się rozlepi afisz, Adam Malecki i Tomek Lorek się ścigają jak muchy po jednym gzymsie, to też ludzie kupią. Jak będzie krykiet, to będzie rugby, bo tam, gdzie jest Etihad Stadium, to jest miejsce, które zbudowano za 460 milionów dolarów, ale tam normalnie grają ludzie w rugby, w cricket, darts, tysiące rzeczy, tam kapele muzyczne grają, nie tylko Coldplay, czy AC/DC, więc to jest obiekt, który tęgni życiem cały rok. Ale myślę, że Darcy Ward może by zrobił coś takiego, że ludzie by na żurlu reagowali jak na koncercie AC/DC przy numerze Hard as a Rock. I to już wszystko. Do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Większe sportowe wydarzenia. Kijewski sam przedziera się, zagrywa dodaszka. Jest strata na Zegniewca. Nie! Sukces.
sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. Łooot! Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej, Polki! Dalej do przodu! Popychajcie równo, rytmicznie, z tempem! Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Autopromocja. Jest w 3:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worowiec, zapraszam. Do setek restauracji w Belgii trafiły polskie jajka zakażone salmonellą, zaalarmowały wieczorem belgijskie media, powołując się na informacje Federalnej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Firmy zajmujące się dystrybucją zakażonych jajek znajdują się w Holandii, w Belgii i we Francji. W ocenie Komisji Europejskiej dostawa jaj z Polski mogła trafić do krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii, a także na rynek belgijski w Luksemburgu. Służby sanitarne w tych krajach usiłują się skontaktować z dystrybutorami, restauracjami oraz sklepami, do których trafiła niebezpieczna żywność. Agencja Kontroli Jakości Żywności informowała już w środę o wykryciu w jajkach z Polski salmonelli. Toyota znów inwestuje w Dolny Śląsk. Japoński koncern motoryzacyjny tym razem przeznaczy 650 milionów złotych na dwie fabryki w Wałbrzychu i Wielczu-Laskowicach. W tej pierwszej od 2018 roku produkowane będą przekładnie do napędu pojazdów hybrydowych. O tym, jaka produkcja ruszy w Wielczu, opowiada kierownik z Toyoty Grzegorz Górski. W 2017 roku w lutym rozpocznie się produkcja pierwszego silnika benzynowego. Do tej pory bowiem fabryka w Wielczu-Laskowicach produkowała tylko i wyłącznie silniki diesla. Natomiast w roku 2019 to będzie już zupełnie nowa konstrukcja, zupełnie nowy silnik o pojemności 2 litrów. Dzięki inwestycjom Toyoty w dwóch dolnośląskich fabrykach docelowo pracę ma znaleźć nawet 100 osób. Po dwudniowej podróży z Ziemi załogowy statek Sojuz ma dziś dotrzeć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na pokładzie jest 3 astronautów. Amerykanin oraz 2 Rosjanie wystartowali przedwczoraj z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Dziś, minutę przed południem naszego czasu, dotrą na stację okrążającą Ziemię. Będą dokować do rosyjskiego modułu. Astronauci przez najbliższe 4 miesiące mają kontynuować eksperymenty z zakresu biologii, biotechnologii czy nauk o Ziemi. Pojutrze przyjmą też prywatny statek Cygnus, który wiezie dla nich ponad 2 tony zapasów i sprzętu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 28 minut zostało do godziny 4. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Krzysztof Grzybowski, witam Państwa serdecznie. Większość Polaków uważa, że sprawy winnych zbrodni komunistycznych należy pozostawić historykom. Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez DNS Polska dla Polskiego Radia 24. Taką opinię wyraża 45% naszych rodaków, a zdaniem 32% należy nadal prowadzić śledztwa zmierzające do osądzenia wszystkich sprawców tych zbrodni. 23% pytanych Polaków nie miało zdania w tej sprawie. Dodam jeszcze, że sondaż przeprowadzono w dniach 17-18 października na ogólnopolskich reprezentatywnych grupie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. No, a na temat historii zbrodni okresu komunistycznego i tego, jak dziś Polacy postrzegają te wydarzenia, o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszej debacie poranka na antenie Polskiego Radia 24. A naszymi gośćmi są pan prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Instytucie Pamięci Narodowej, zastępca prokuratora generalnego. Dzień dobry. Pan dr Kazimierz Wójcicki, historyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pan Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny Telewizji Republika. Dzień dobry. To zacznijmy od tego sondażu. 32% badanych należy prowadzić śledztwa dotyczące zbrodni. 45% zostawić się historykom. Zaskoczenie czy nie? Z mojego punktu widzenia myślę, że są to bardzo pozytywne. Pan Andrzej Pozorski. Tak, nawet jestem zaskoczony, że tak wysoko. Z uwagi na specyfikę, jaką się zajmujemy, myślę, że to jest bardzo wysokie poparcie na pułapie ponad 30%. Ja myślę, że gdybyśmy to odnieśli do poszczególnych rejonów Polski, byśmy się skupili na badaniach, nie wiem, na terenach zachodniej Polski i na terenach wschodniej Polski, te
udział procentowy byłby zupełnie inny, co wynika z naszej historii, z tego, co Polacy przeżyli pomiędzy 39 a 45, pomiędzy 45 rokiem a 90. Jestem przekonany, że inne wyniki byłyby na przykład, gdybyśmy zrobili te badania na Wielkopolsce, a zupełnie inne badania, wyniki były, gdybyśmy zrobili to na Zamojszczyźnie, Lubelszczyźnie, na tych terenach, wschodnich, z uwagi właśnie na historię, także mnie osobiście te wyniki nastrajają dość pozytywnie. Panowie, 32% to rzeczywiście pozytywny wynik, jeżeli patrzymy na historię, na nasze odnoszenie się do nie tak dalekiej przecież przeszłości. Znaczy mnie to nie zaskakuje, biorąc pod uwagę liczbę osób, które były jakoś zaangażowane w budowanie komunizmu rodzinnie albo organizacyjnie, albo w inny sposób. To i tak jest bardzo dużo. Warto sobie uświadomić, kiedy naprawdę Niemcy zaczęli rozliczać zbrodnie hitlerowskie. To nie było 25 lat później, tylko wiele lat później. Znaczy psychiatrzy niemieccy, którzy na przykład uczestniczyli w akcji T4 w latach 70. i 80. spokojnie wykonywali swój zawód. Nikt ich nie ścigał. A mówimy o ludziach, nie którzy tam coś tam przygotowali, jakieś dokumenty, tylko ludziach, którzy robili zastrzyki uśmiercające chorych psychicznie pacjentów. I nikt im nie przeszkadzał. Urzędnicy, wysocy urzędnicy NSDAP i funkcjonariusze funkcjonowali poza tymi najwyższymi, niewielką grupą najwyższych. Spokojnie funkcjonowali w latach 70. i 80. No powiem tak, rozliczenie zbrodni, w których państwa, które było budowane przez niemałą część obywateli, z chęcią albo z niechęcią, tak albo inaczej, zawsze wymaga czasu. I powiem tak, te 30% ja się tutaj zgadzam, to jest i tak bardzo, bardzo dużo. Szczególnie jest jeszcze jedna rzecz, ostatnie 25 lat to jest też nieustanne powtarzanie przez niemałą część mediów, niemałą część liderów opinii publicznej. Zostawmy historię historykom. Problem polega na tym, że to jest na tyle bliska historia, że ona kształtuje naszą codzienność, ona kształtuje naszą współczesność. W związku z tym powiedzenie zostawmy ją historykom, to jest w gruncie rzeczy powiedzenie, a tak ukształtowano pewną część opinii publicznej, w gruncie rzeczy powiedzenie zostawmy współczesność ubekom, funkcjonariuszom wysokim komunistycznej partii i tym, którzy się na majątku Polski za sprawą swoich PZPR-owskich czy innych korzeni uwłaszczyli. A to teraz dopytam. Panie Tomaszu, rzeczywiście można postawić w tak łatwy sposób znak równości pomiędzy tym wynikiem 45% osób, które uważają, że należy te sprawy zostawić historykom, no właśnie, a tymi jakimiś powiązaniami z okresem komunistycznym. Proszę zwrócić uwagę, że ja powiedziałem, że z jednej strony mamy powiązania, z drugiej strony mamy kształtowanie przez 20 kilka lat opinii publicznej. Ja nie twierdzę, że wszyscy z tych 45% to są ludzie, którzy się uwłaszczyli albo ich rodziny. To są potomkowie dawnych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Tylko twierdzę, że to jest efekt z jednej strony przeszłości tamtej, z drugiej strony 20 kilku lat funkcjonowania mediów, liderów opinii publicznej i kształtowania opinii publicznej. No, ja powiem tak, trudno się dziwić, że jeśli większość mediów prezentuje jakąś opinię, to i tak nie większość, bo 45% to nawet nie jest połowa, ale niemała część opinii publicznej przyjmuje to myślenie. Szczególnie, że przypomnijmy też grono polityków, którzy głosili tą taką tezę, to było grono polityków, którzy bardzo mocno wpłynęli na historię ostatnich kilkunastu lat Polski. No, żeby wymienić choćby Aleksandra Kwaśniewskiego z jego słynnym hasłem Wybierzmy przyszłość. Hasłem notabene z punktu widzenia logiki czy myślenia kompletnie absurdalnym. Przyszłości nie ma, w związku z tym nie można jej wybrać. Jest przeszłość i jest teraźniejszość. Przyszłość to jest coś, co kształtujemy w oparciu o przeszłość i teraźniejszość. Tutaj teraz spojrzę na pana Wójcickiego, historyka. Należy te sprawy zostawić historykom, czyli ludziom takim jak pana. No, historykom pamięci nie należy zostawiać, bo historycy mają badać, jak jest. Może rolą zawodowych historyków, profesjonalistów wchodzących do archiwów jest weryfikowanie najrozmaitszych przekłamań, często fałszów, które wdzierają się właśnie w takie obiegowe sądy. Natomiast pamięć kształtuje się w inny sposób. Są nie tylko dzieła historyczne, ale publicystyka, wspomnienia rodzinne, rozmowa, media. To jest pamięć. To, że należy karać zbrodnie komunistyczne, nie ulega wątpliwości. No przede wszystkim mamy pewien stan prawny. Z nami jest pan prokurator, który te sprawy znakomicie zna i jest pewna bardzo ciekawa konstrukcja zbrodni komunistycznych ułożona na w latach
latach jeszcze 90. No tą pamięć historyczną kształtowali tacy ludzie jak Borusewicz, Niesiołowski, ludzie, którzy byli antykomunistycznymi działaczami. Jest młode pokolenie oczywiście, to, które wyraża pan Terlikowski, które nigdy prochu w PRL-u nie wąchało, więc chce być super antykomunistyczne i będzie się tego domagać, ale to jest pewien proces jak gdyby no, naturalny, że część młodzieży, nazwijmy to, chce być super radykalna i nadrobić jak gdyby to, że w opozycji nigdy nie była. Ale proces, którym mamy do czynienia, jest bardzo istotny. Oczywiście zbrodnie komunistyczne należy badać. Porównanie, tak jak pan Terlikowski zrobił reżimu, który zorganizował Auschwitz i wyrastał z wewnątrz społeczeństwa niemieckiego, bo to trzeba powiedzieć, z PRL-em jest niesmaczne, bo to relatywizuje zbrodnie sowieckie w Polsce i okupację sowiecką, z którą mieliśmy do czynienia, więc panu Terlikowskiemu się wydaje, że jest szalonym antykomunistą. W istocie moim zdaniem relatywizuje to, co Rosja, Moskwa w Polsce robiła. I o polskim społeczeństwie można powiedzieć pan Terlikowski szalenie złego zdania, bo uważa, że komunizm wyrósł z wewnątrz. Prawda? Nie, natomiast, no nie, żeby nie przypisywać opinii, ale z tego, ja analizuję, ale nie, ale proszę mi nie przerywać. Nie moje. Dobrze, no, ale ja wyrażam swoje opinie. No, ale mówi pan, że ja je wyraziłem. Proszę je mówić w swoim imieniu. Ja nie mówiłem, że komunizm wyrasta z polskiego społeczeństwa, tylko że polskie społeczeństwo w swojej części uczestniczyło w jego budowaniu i trudno z tym polemizować. To nie było tak, że wszystko zrobili za nas Sowieci z Rosji i z innych krajów Związku Sowieckiego. Jakoś słowa Moskwa, Sowieci, NKWD w pana słowach nie padły. Więc to moim zdaniem jest bardzo, że tak powiem, poważne w tej chwili. Ale to panie doktorze, to skąd takie wyniki badań w takim razie pana zdaniem? No, dlatego, że sądzę, że znaczy część tych, no, sugestia, że te 40% ile... 45% zostali z prawie historii. Jest tak, no. Są też związane z tym, że ci ludzie, ja się z nimi nie zgadzam, uważam, że należy się tymi sprawami zajmować, ale są to najrozmaitsze postawy. Wątpliwe jest, że to są w większości, ja powiem, synowie PRL-u. Sądzę, że to jest znaczna część ludzi, którzy uważają, na przykład są zniesmaczone sposobami prowadzenia tych sporów w Polsce. W jakiś sposób tego nie rozumie. Uważa, że ponadto uważa, że już tak dużo czasu minęło, że tym można manipulować i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tymi ludźmi nie zgadzam. Uważam, że ta dyskusja o zbrodniach komunistycznych jest wciąż potrzebna. Jest potrzebna po prostu dyskusja o totalitaryzmie, bo żeby rozumieć demokrację, żeby rozumieć, jakie mogą być wciąż zagrożenia dyktaturami. To jest nam niewątpliwie potrzebne. Natomiast należy wystrzegać się przed wszystkimi uproszczeniami. W takim razie teraz spojrzę na pana prokuratora, bo my rozmawiamy o tym, czy należy, czy nie. Jeżeli można, byśmy troszeczkę zmienili tak, to pytanie pana o statystykę. Troszkę przeniosło się na jedną płaszczyznę rozmowy. Bo czy mamy ścigać zbrodnie komunistyczne? No właśnie chciałem spytać, czy mamy ścigać przestępstwa? Mhm. I się wydaje, że pytanie powinno być inaczej postawione. Czy w badanie historii Polski w tym okresie powinniśmy zaangażować prokuratorów? Czyli jako, jeżeli mówimy, czy mamy ścigać zbrodnie komunistyczne, no tak by pan zadał każdemu pokrowi pytanie, proszę pana, czy ścigamy przestępstwa? Odpowiedź może być tylko i wyłącznie jedna. Tak, oczywiście, zadaniem prokuratora jest ściganie przestępstw i tym się mamy zajmować. Ale jeżeli jeszcze można, panowie troszeczkę poruszają się w innym obszarze, ja troszeczkę w innym. Co to są te zbrodnie komunistyczne? Może byśmy przybliżyli słuchaczom, żebyśmy wiedzieli, tak bardzo przystępne. Są to oczywiście zdarzenia, które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 rokiem a 31 lipca 1990 rokiem. Są to czyny, które zostały popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego i te ich działania mają formę represji, powiedzmy, wobec ludzi, którzy mieli odrębne poglądy społeczno-polityczne. To jest pojęcie zbrodni komunistycznej. I jeżeli mówimy, że były takie zdarzenia, to jeżeli mówimy, czy mamy ścigać, to tak, bo to jest przestępstwo, a do ścigania przestępstw jest powołany prokurator, a do osądzania sąd. Jak nam idzie z tropieniem i skazywaniem za zbrodnie okresu komunistycznego? Dane statystyczne, gdybym chciał tutaj przytoczyć, tak się kształtują, że do chwili obecnej skierowaliśmy 337 aktów oskarżenia, gdzie oskarżono 520 osób. Nie wiem, czy to mało, czy dużo.
uważam, że jest to znaczna ilość osób i znaczna ilość aktów oskarżenia, która wpłynęła do sądu. Ale wracając już do tematu odnośnie tego, czy historycy powinni oceniać zbrodnie komunistyczne. Proszę Państwa, w Instytucie Pamięci Narodowej nie mamy poukładanego zasobu archiwalnego, gdzie pod poszczególnymi teczkami mamy tu popełniono przestępstwo, tu popełniono przestępstwo i tak dalej, i tak dalej. Są to dokumenty archiwalne, są to dokumentacja archiwalna. Oczywiście z tej dokumentacji rysuje się pewien obraz postępowania funkcjonariuszy, który możemy opisować i analizować. Ale tak jak w przypadku robiliśmy sprawę dotyczące przeprowadzenia internowania. Tak naprawdę to, co zostało ustalone, to co mamy dwa źródła dowodowe. To są osobowe źródła dowodowe i te archiwalne. I tak naprawdę dopiero połącząc te dwie materie, możemy dokonać pewnej oceny prawnej i historycznej. No, niestety historycy nie mają możliwości przesłuchiwania świadków. I to, co my zabezpieczymy, pozostawia wspaniały materiał właśnie dla badań historyków. To dzisiaj historyk może wziąć te akta sprawy i dokonać analizy i dowodowej, jeżeli chodzi o zeznanie świadków i archiwalne. W tej chwili mówi Pan o tej części historycznej swoich prac. Natomiast ja trochę też pytam o ten wymiar kary. Jak z tym sobie radzimy?